Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołani zostali pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów. Proszę pana premiera o złożenie przysięgi. Obejmując urząd wiceprezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, panie premierze. Pan Zbigniew Hoffman w skład Rady Ministrów na urząd ministra, członka Rady Ministrów. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra, członka Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, panie ministrze. Pani Agnieszka Ścigaj w skład Rady Ministrów na urząd ministra, członka Rady Ministrów. Proszę panią minister o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra, członka Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, pani minister. Pan Włodzimierz Tomaszewski w skład Rady Ministrów na urząd ministra, członka Rady Ministrów. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra, członka Rady Ministrów, uroczyście przysięgam,
że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, o dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, panie ministrze. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Wielce szanowna pani marszałek, szanowny panie premierze, szanowny panie marszałku, szanowni panowie premierzy, szanowne panie i panowie ministrowie, szanowne panie i panowie posłowie, senatorowie, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowni państwo. Bardzo dziękuję, panie premierze, i bardzo się cieszę z tego, że zmiany, które następują w rządzie, zmiany, które następują w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, są realizowane konsekwentnie, szybko i są powoływane nowe osoby, które będą wykonywały bardzo ważne zadania. Bardzo się również cieszę z tego, że następuje szybkie zastępstwo na urzędzie wiceprezesa Rady Ministrów, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Już 5 dni po ustąpieniu i odwołaniu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego jest pan minister Mariusz Błaszczak. Bardzo dziękuję, panie premierze, za ten wybór. Mogę śmiało powiedzieć, że pod tą propozycją podpisywałem się od samego początku 2 rękami. Mało jest dzisiaj w łonie Zjednoczonej Prawicy osób o takim doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa jak pan minister Mariusz Błaszczak, który nie tylko od lat prowadzi sprawy polskiej obronności w sensie militarnym jako minister obrony narodowej, ale ma także wcześniejsze doświadczenie na urzędzie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Śmiało więc można powiedzieć, że kwestia bezpieczeństwa państwa i w tym znaczeniu wewnętrznym, i w tym znaczeniu wewnętrznym w jakimś sensie jest jego specjalnością. Dlatego dziękuję, że to właśnie pan minister także do tej współpracy ze mną, bo w naturalny sposób kwestia bezpieczeństwa to też zakres odpowiedzialności prezydenta Rzeczypospolitej zgodnie z Konstytucją, że właśnie pan minister ten urząd dzisiaj obejmuje, bo ta współpraca od lat dobrze nam się układa i nie mam wątpliwości, że nadal będzie się układała bardzo dobrze, co jest niezwykle ważne dla polskiego państwa w dzisiejszych czasach. Chcę w tym kontekście podkreślić, że te wszystkie rozwiązania, które były w ostatnim czasie, myślę o przede wszystkim okresie właśnie ostatniego roku, przyjmowane przez Radę Ministrów, jak właśnie funkcjonowanie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, jak to, że w bardzo trudnym czasie, kiedy spodziewaliśmy się tego, że może dojść do agresji rosyjskiej na Ukrainę, jak i potem, kiedy doszło do tej agresji, regularnie spotykaliśmy się wszyscy ci, którzy pełniąc najważniejsze funkcje w państwie są odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wraz z ekspertami, którzy są odpowiedzialni za poszczególne dziedziny tego bezpieczeństwa. Bardzo za to dziękuję, że dyskutując razem o różnych problemach, podejmując razem wydyskutowane decyzje dotyczące naszego wsparcia dla Ukrainy czy naszych działań w przestrzeni międzynarodowej, udało nam się osiągnąć efekty, które z całą pewnością zbudowały autorytet Rzeczypospolitej Polskiej w tej bardzo trudnej sytuacji, w tej ważnej przestrzeni, jaką jest przestrzeń międzynarodowa, gdzie jak wiemy zbiega się, a często ściera ze sobą tak bardzo wiele interesów, często tak trudnych do rozpoznania. Bardzo dziękuję za to panu premierowi, bardzo dziękuję też za to panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przez cały ten czas, kiedy pełnił urząd
wicepremiera, szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, kiedy spotykaliśmy się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego na tych naszych regularnych spotkaniach, dyskutując właśnie kwestie naszych działań w związku z agresją rosyjską na Ukrainę. Jego głos, jego doświadczenie, jego autorytet w środowisku Zjednoczonej Prawicy, jak również w środowisku osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, odegrał tutaj niebagatelną rolę. Bardzo, bardzo dziękuję za te dobre wybory i dziękuję, że dzięki nim rząd, śmiało można powiedzieć, zdał egzamin i władze Rzeczypospolitej radzą sobie z tą bardzo trudną sytuacją. Patrzę na twarze państwa ministrów. Nie ma na nich uśmiechu, ja to doskonale rozumiem. To jest wielka odpowiedzialność. Wziąć na siebie dzisiaj pełnienie urzędu ministra konstytucyjnego w bardzo trudnych dla Polski czasach, kiedy trzeba działać odważnie, ale rozważnie, kiedy trzeba bardzo często szybko podejmować trudne decyzje, kiedy trzeba wspierać pana premiera w jego codziennych działaniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kiedy trzeba organizować funkcjonowanie państwa, współdziałając także z ministrami odpowiedzialnymi za poszczególne działy administracji rządowej. Zagadnienia niezwykle trudne. Dziękuję, że państwo przyjmujecie na siebie te zadania i wierzę w to, że będziecie je w znakomity sposób pełnili, przede wszystkim bazując na swoich dotychczasowych doświadczeniach z działalności politycznej, także z działalności służby publicznej. Chcę to z całą mocą podkreślić. Cieszę się, panie premierze, że rząd jest zasilany przez kolejną kobietę. Czasy są takie, że kobiece spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, na problemy rodziny, problemy rynku pracy, problemy funkcjonowania polskiego państwa w różnych jego aspektach jest dzisiaj niezwykle ważne. To jest, jak wszyscy wiemy, specyficzna, niezwykle ważna wrażliwość. Bardzo się cieszę, że pani minister zasila szeregi Rady Ministrów. Wszystkim państwu życzę jak najznakomitszego wykonywania obowiązków. Życzę tego, żeby państwa służba przyniosła pożytek Rzeczypospolitej, a państwu po prostu osobistą satysfakcję z tego, że dobrze przysłużyliście się Polsce i naszym współobywatelom. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Pana premiera, pana wicepremiera oraz państwa ministrów zapraszam do pamiątkowego zdjęcia z panem prezydentem.